Witajcie, kochani. Jestem obecnie w podróży i niestety nie mogłam znaleźć tutaj żadnego spokojnego miejsca, aby nagrać dla Was krótki film, więc zaserwuję Wam w takim razie trochę widoków z mojego obecnego pobytu w Kampanii. W rejonie Włoch, słynącym z pomarańczy, cytryn, bardzo kontrowersyjnego Neapolu, no i wiadomo, włoskiej mafii. Jestem u podnóża Wezuwiusza, jednego z niewielu czynnych wulkanów w Europie, a jego erupcja w 79 roku, największa nam znana jego erupcja, doprowadziła do zagłady Pompeji i wielu innych ościennych, starożytnych miast. I wszechświat jak zawsze w zabawny sposób pokazuje mi, że jak na górze, tak na dole. I oto wczoraj zjawiłam się u podnóża Wezuwiusza. A obecnie jesteśmy pod wpływem potężnego aspektu, jakim jest trygon Urana do Marsa i dołącza jeszcze do tego Wenus. Uran w byku jest naturalną, erupcyjną energią. Od czasu jego wejścia do znaku byka ilość wybuchów wulkanów i trzęsień ziemi gwałtownie wzrosła. Budzące się wulkany to nie tylko te, które aktywne są cały czas. Obecnie budzą się wulkany, które od setek, a nawet tysięcy lat pozostawały w uśpieniu. Naukowcy ostatnio zaobserwowali przemieszczający się strumień lawy z jądra Ziemi do wyższych warstw Ziemi, do tak zwanego płaszcza górnego, a nawet do skorupy ziemskiej, co powoduje aktywność nawet tych bardzo starożytnych wulkanów. A jeden taki znajduje się właśnie na dnie Morza Tyreńskiego, którego urokiem właśnie w tym filmie z Wami się dzielę. Jednak na razie, jak widzę, jest tutaj spokojnie. Bo aktualnie działający aspekt to przecież trygon. Trygon Urana do Marsa, czyli pozytywny i bardzo wspierający aspekt. Dlatego jestem tu sobie spokojnie, bo gdyby to była kwadratura na przykład, no to raczej nie zapędzałabym się w te okolice zdecydowanie w tym takim czasie. Ale obecnie dlaczego nie? Bo ten aspekt daje nam ogromny potencjał do tworzenia czegoś innowacyjnego, kreatywnego, o szerokim spektrum działania. To taki aspekt wynalazcy, naukowca, który swoje śmiałe wizje jest w stanie sprowadzić do realnych i uporządkowanych struktur. Uran w byku porusza się bardzo wolno, ale konsekwentnie. Krok po kroczku, powoli, ale drąży skałę i osiąga cel. Łamie stare, skostniałe struktury myślenia, a potem olśniewa nas wyższym intelektem, kreatywnością, wynalazczością, a w połączeniu z Marsem, który obecnie jest w znaku koziorożca, daje nam zdolność starannego i bardzo konkretnego działania. Mars w koziorożcu daje nam przesłanie takiego wojownika, stratega, który mówi: stwórz cel, stwórz strategię, jak go osiągnąć, a następnie dopiero działaj z rozmysłem. A Wenus dodaje tej całej imprezce dużo takiej twórczej energii nowego początku. Takiej twórczej, żeńskiej energii powołującej do życia coś nowego właśnie. Ten fajny, naprawdę dający nam duże możliwości aspekt będzie na nas oddziaływał do 11 lutego, kiedy to Prym zacznie wieść koniunkcja Plutona z Merkurym. Jednak te aspekty już obecnie wszystkie mieszają się ze sobą, tworząc potężną mieszankę mocy i sprawczości dla nas samych, ale i dla wszystkich naszych działań. Dlatego pamiętajmy o higienie mentalnej. Myślmy tylko o tym, czego chcemy. Wszystkie planety są w znakach ziemskich. Te planety, o których mówimy, tak? Czyli Mars, Uran, Wenus, Merkury, Pluton, wszystkie w znakach ziemskich.
Więc mamy ogromny potencjał materializacji, sprowadzenia do materii tego, co wykreujemy podczas tych właśnie obecnych dni. Do tego Merkury, będący w koziorożcu, daje nam taki analityczny umysł, dzięki czemu jesteśmy w stanie stworzyć realne wizje i w tej ziemskiej energii powołać do życia nasze pomysły, inicjatywy w najlepszej wersji. I wszystkie planety obecnie są w biegu prostym. Mamy otwartą zatem drogę do osiągnięcia naszych celów. Dostajemy wręcz wiatr w żagle od wszechświata. No więc działajmy. Księżyc wszedł dzisiaj do bliźniąt, gdzie pozostanie przez kolejne 2 dni. Więc wzrośnie, a już wzrosła raczej, nasza chęć komunikowania się z innymi. Będziemy też bardziej otwarci na dyskusję z innymi, na poznanie zdania tej drugiej strony. To ważny moment tworzenia nowych inicjatyw, bo możemy dzięki tej otwartości spojrzeć na to, co robimy z szerszej perspektywy, dopuścić argumenty drugiej strony, czy nawet przypadkowych obserwatorów. Bo to też czas, kiedy możemy spotkać kogoś, kto wskaże nam jakąś odpowiednią drogę, mądrze doradzi, zwróci uwagę na jakiś szczegół, który okaże się naprawdę bardzo ważny. Warto zatem dopuścić do głosu innych, poznać ich punkt widzenia. Niekoniecznie po to, żeby robić coś wbrew sobie albo pod dyktando innych, ale po to, żeby zdobyć szerszą perspektywę i wykorzystać te wszystkie informacje, tę wiedzę, którą uzyskamy do ulepszenia swojego własnego pomysłu, który teraz będziemy, mam nadzieję, wszyscy wdrażać w życie. Więc wykorzystajmy dla siebie właśnie ten ogromny potencjał, jaki mamy wokół siebie. Ten aspekt Urana z Marsem jest wręcz wymarzony na przykład dla sportowców, dla zdeterminowanych na osiągnięcie celu entuzjastów również, którzy chcą w szybkim czasie nawet osiągnąć coś dużego. To aspekt, który przynosi taką świeżą wizję, a efekty przy dużym zaangażowaniu mogą być naprawdę konkretne i efektywne. Więc do roboty, kochani. Działajmy rezolutnie, a ja idę przekonać się, co też ten Wezuwiusz ma mi do powiedzenia. No i mam nadzieję, że będzie w dobrym nastroju. Pozdrawiam Was świetliście i do zobaczenia niedługo. Pa!